A jakie jest jeszcze kłamstwo, na przykład, które ty byś? Bo ja mam takie jedno i chciałbym powiedzieć ci, ale najpierw chciałbym poznać ja mogę powiedzieć, jakie jest takie jeszcze kłamstwo dodatkowe. No. Jesteś dla mnie wszystkim. Wiem, że nie spotkam nigdy lepszej kobiety niż ty, ale potrzebuję przestrzeni. Albo... Tak! Tak! Kocham cię, ale wiem, że zasługujesz na kogoś lepszego. A to też wiem, bo to mi musiał mówił, że jak się rozstaje z dziewczyną, to tak się mówi, że kochanie, nie jestem ciebie wart, zasługujesz na kogoś lepszego. Jak jeszcze? Bo ty jesteś doświadczona w takich relacjach. No to już wystarczy. No to są te kłamstwa, które załatwiają każdy związek. Ale to wiesz, no... Tym, że, drogie panie, to w ogóle nie są kłamstwa. Jak facet tak mówi, to rzeczywiście on na nas nie zasługuje. Więc to jest szczera prawda. Tak próbuję sobie przeanalizować. Wiesz co, ja generalnie jak kończę związek, to staram się w ogóle nic nie mówić, wiesz? To jest taka metoda na nieodbieranie telefonu. To jest fajne, wiesz? Bo, znaczy, to trochę trwa, ta druga strona... Ale słuchaj, Kasia, ale ja jeszcze... Słuchaj, ci ludzie klaszczą z zażenowania. Ale zawsze to jakaś reakcja. No. To są oklaski, do jakich przywykliśmy. A skąd wiesz? Skąd wiesz? A właśnie, że... Ja ich znam. To są wszystko moi znajomi. Tak, Stowarzyszenie AA. Przyszło. Dobrze. O, proszę, spontanicznie.